wierzę w Kościół Chrystusowy. To wiara w całe dzieło zbawienia, która jest drogą wierzących w Boga od samego początku, kiedy Bóg pobłogosławił Abrahamowi. On jest, jak to się zwykło mawiać, ojcem wierzących. Ta droga była, jest i zapewne jeszcze będzie bardzo długo burzliwa. Skończy się, kiedy dotrzemy do okresu, gdy Pan przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Jest to droga, która wymaga pracy, zaangażowania, by dojść do końcowego etapu w spokoju duszy. Choć zapewne niektórzy chcieliby doświadczyć już teraz spokoju, by nic nie trzeba było robić, by nic się nie angażować, ale siedzieć i pachnieć. Ten spokój byłby wtedy święty, czyż nie tak? Zapoznamy się dzisiaj właśnie z konsekwencjami takiego myślenia, kiedy chcąc właśnie uzyskać ów święty spokój, można sprzedać człowieka ważnego i niezbędnego dla naszego życia. Można sprzedać samego Boga, byle tylko nikt ode mnie nic nie chciał. Taką drogę prezentuje Piotr, wybrany na przywódcę i kierownika całej grupy apostołów. My też doskonale wiemy, że my mamy w swoim życiu takie historie, takie wydarzenia, których się wstydzimy do końca życia. Apostoł Piotr pozostaje obok samego Jezusa i świętego Pawła, najbardziej rozpoznawalną postacią Nowego Testamentu. Jego imię i dzieło miało wpływ na historię zbawienia. Jego droga rozpoczęła się nad Jeziorem Galilejskim, gdzie usłyszał to Jezusowe zaproszenie: pójdź za mną. A później wiodła przez Cezareę Filipową aż do Jerozolimy, a następnie do Rzymu, gdzie oddał swe życie za wiarę. Wszystko byłoby pięknie. Odpowiedź na wezwanie, gorliwość w słuchaniu, czasem jakieś własne pomysły, które okazały się jednak totalną porażką. Jednak całość, zwłaszcza po zesłaniu Ducha Świętego, była bardzo wzorowa. Jego siła przebicia, stanowczość, ten głos ostateczny jako pierwszego papieża miały istotny wpływ na rozwój rodzącego się Kościoła. Tylko on musiał do tego dojrzeć. Zapewne doskonale długo pamiętał, gdy sam Chrystus powiedział do niego: zejdź mi z oczu, szatanie, bo myślał zbyt przyziemnie, kiedy Jezus mówił o swojej męce. Panie, to się nigdy nie stanie, powiedział. Albo inne wydarzenie, gdy chciał pokazać, że niczego się nie boi, po tym jak wraz z innymi braćmi mało nie wypadł z łodzi ze strachu na widok nadchodzącego Jezusa, który wydawał się być im zjawą. Wtedy, chcąc zamaskować swój strach, powiedział, że też chce chodzić po wodzie. I nawet kilka kroków zrobił. Ale stracił z oczu Jezusa. A przez to zaczął tonąć. Tych perełek pewnie jeszcze możemy kilka przytoczyć. Lecz dziś nas interesuje jedna z tej feralnej nocy, gdy pojmano Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: choćby im przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. I dalej: Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do niego, co tam byli,
ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą, nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra, na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Gdzie więc ta odwaga Piotra, który chciał chodzić po wodzie, który zabraniał Jezusowi myśleć o śmierci, który chciał stawiać namioty na górze Tabor? Gdzie ten przywódczy charakter, który ma sprostać wymaganiom świata, by nie dać się złamać pod naciskiem ludzi niechcących Boga w swoim życiu? Zniknął w ciemności. Ciemność ma to do siebie, że da się wiele spraw ukryć. Pod osłoną nocy najczęściej dzieją się jakieś zbrodnie. A może wystarczy tylko na chwilę przysnąć, by zapomnieć o problemach i zatopić się w czymś przyjemnym, spokojnym? Przecież nie potrafił wytrwać jednej godziny w ogrójcu, gdy Jezus się modlił przed męką. Dobrze Jezus nazwał go szatanem za myślenie czysto ludzkie i przyziemne, za myślenie o sobie i swoich korzyściach. W czasie tej ostatniej wieczerzy Jezus powiedział, oto szatan wymógł, żeby przesiać was jak pszenicę. I choć został on pokonany, to jeszcze działa. Jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, wstąpił w Judasza, choć Piotr o tym nie wiedział. A dziś spotyka to właśnie jego. To ten sam, który kusił Jezusa na pustyni i odstąpił do czasu. Teraz powraca, by zaatakować uczniów Jezusa. I tylko dzięki modlitwie Jezusa oni nie zostaną pochłonięci. My nie zostaniemy pochłonięci. Modlitwa Jezusa była w szczególności modlitwą za Piotra, bo przecież on ma jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Jego rola ma być tą szczególną. Jednak patrząc dziś, gdyby przyszło nam wybierać kogoś na lidera, a wiedzielibyśmy o jego porażce, czy byśmy mu zaufali? Czy oddalibyśmy w jego ręce los ludzi, gdybyśmy wiedzieli, że w obliczu zagrożenia będzie ratował się pierwszy? Przecież każda zaogniona sytuacja oznacza problemy. A problemy to brak spokoju. I o ten spokój własny chodzi, by nic go nie zburzyło. Zapewne byśmy takiej osoby nie brali pod uwagę. Wzięlibyśmy kogoś następnego z listy, choć może nie do końca kompetentnego, ale pewnego, że nie ucieknie. Zadanie Piotra właśnie w tę noc było zupełnie inne. On nawet nie wiedział, co ma zrobić. Wszystko zależało od tego, co uczyni po próbie, jaki będzie jego dalszy los. Najważniejszym punktem było nawrócenie, aby mógł stać się skałą, której nie poruszy już później żadna nawałnica, by mógł utwierdzać w wierze braci. Przecież to całe zdarzenie z dziedzińca pałacu, ono musiało nim wstrząsnąć. Jego zapewnienie, że nie zwątpi oraz wypowiedzenie po trzykroć, że nie zna tego człowieka, nie pozostaje bez echa. Ono miażdży i człowiek pragnie zapaść się pod ziemię. Piotr zapłakał, a łzy były oczyszczeniem. Przejrzał na oczy i zrozumiał, że jego nowym zadaniem jest właśnie to, by umacniać innych. Nawet gdy zdradzą, by nie popadali w niewiarę ani rozpacz. On wie, czym smakuje ten święty spokój i wie, że nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego jego świadectwo oparte jest na własnym doświadczeniu wiary i niewiary i ono jest takie mocne. Wie, że bez Jezusa nie jest w stanie nic zrobić, bo trzeba całkowicie zaufać Jezusowi.
zdać się na Jezusa. Słowo Jezusa ma moc sprawczą, a kiedy my z Nim dyskutujemy, zostajemy upokorzeni. Biskup Kiernikowski napisał: problemem Piotra nie polegał na tym, że miał mało wiary, lecz na tym, że miał zbyt dużo niewłaściwej wiary, zbyt dużo przekonania o swojej wierności. Jezusowi chodziło o to, by Piotr doświadczył i zrozumiał, że istotna jest niedeklarowana wielkość wiary czy wierności, jak to się zdaje wynikać ze słów Piotra, przed zaparciem, lecz pokorne dostrzeżenie i uznanie tego maleńkiego zaczynu w kształtowaniu nowej relacji człowieka, poznającego siebie w świetle jakiegoś kryzysu tożsamości do Boga. Wówczas człowiek może pojąć wiarę jako czysty i całkowity dar. I Piotr taką drogę przeszedł, gdzie najpierw ufał sobie, swojej wierności, swoim deklaracjom i doświadczył próby słabości. I że to wszystko jest tylko domem na piasku. Jest to także nasza droga, w której musimy nieustannie poddawać się oczyszczaniu i umacnianiu. Chrystus ciągle się modli, by nasza wiara nie ustała i byśmy nie poszli w kierunku świętego spokoju. Bo jedyne, co ma być święte w naszym życiu, to właśnie nasze życie. Przed każdym z nas jaśnieją promyki nadziei i odkupienia. Amen.